Początek, żeby przedstawić się z funkcji tej kościelnej i zgodności swojej. Ksiądz Sebastian Śliwiński, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach. Księże Sebastianie, jak ten wniosek złożyliście, to tak mi się kojarzy, że to jest wniosek taki bytowy, taki bardzo potrzebny, taki podstawowy dla potrzeb tej świątyni. Czasami chodzi o pewne upiększenie, chodzi o pewne zachowanie jakichś dziedzictw takich śladowych z przeszłości, a tutaj chodzi o to, żeby bazylika po prostu nie ucierpiała i no, nie popadała w ruinę. Tak, oczywiście. Tutaj nasza bazylika, nasz kościół został wybudowany w XIII wieku, więc no już ma przeszło 700 lat i wiele tutaj jest działań zabezpieczających i też no, konserwacyjnych, żeby to, co otrzymaliśmy w dziedzictwie od naszych poprzedników, aby to przetrwało, aby cieszyło oko, ale też aby służyło mieszkańcom tej ziemi raciborskiej i rybnickiej. Tutaj akurat w tym miejscu, gdzie się znajdujemy przed frontem bazyliki, no niestety jest taki grunt i jest niebezpieczeństwo zagrożenia, że fundamenty naszej bazyliki cały czas cierpią działaniem wód gruntowych, dlatego te środki, które zostały przyznane dla naszej parafii, dla naszego zabytku przede wszystkim, dla naszej świątyni, będą wykorzystane, aby po prostu to miejsce zabezpieczyć, aby mogło funkcjonować bezpiecznie dla wszystkich mieszkańców i aby mogło spełniać swoją funkcję. Tutaj jest jedno z najwyższych dofinansowań, ale też trzeba pamiętać, że akurat to miejsce jest dla nie tylko powiatu raciborskiego, ale dla całego regionu, być może nawet dla części województwa śląskiego, bardzo szczególne, bo Rudy odwiedza więcej zdecydowanie osób niż mieszkańców. Tak, oczywiście. Tutaj najlepszym dowodem jest, wystarczy przyjechać w niedzielę po południu, jak jest piękna pogoda. Mieszkańcy i Rybnika, i Wodzisławia, Raciborza, Gliwic, wszystkich miejscowości wokoło przyjeżdżają, spędzają tutaj miło czas, ubogacają się i duchowo, i powiedzmy fizycznie, nawet teraz, kiedy rozmawiamy, ile tutaj przejeżdża obok nas rowerzystów. Więc są piękne tereny, z których można korzystać i bardzo serdecznie tutaj zapraszamy. Księdzu przyszło pełnić posługę właśnie w tych okolicznościach, w tym miejscu, w tej lokalizacji. Czym dla księdza jest właśnie obecność tutaj, ten okres proboszczowania, okres bytu tutaj, właśnie w związku z ochroną tego zabytku? No jest na pewno wielkim wezwaniem, bo nie jest to łatwe dzisiaj prowadzić parafię i też powiedzmy dbać o świątynię, która jest wpisana w rejestr zabytków. Jest to wszystko obwarowane przepisami, wszystko musi być zgodne z przepisami, które no, są w naszym kraju. No i trzeba po prostu troszczyć się o ten obiekt, o nasze sanktuarium. Nie jest to łatwe w dzisiejszych czasach, tym bardziej, że no bardzo trudno jest o środki, dlatego jestem wdzięczny, że z tego funduszu, który właśnie został wprowadzony w życie, można skorzystać i kolejną część naszej pięknej świątyni możemy odrestaurować i zabezpieczyć, tak jak powiedziałem, aby mogła służyć pokoleniom. Świetnie, uprzejmie dziękuję. Nie wiem, czy to mało tyle, bo to...